Cześć, ja jestem Czarek, a Ty oglądasz odcinek z serii Od Zera do Ironmana. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o suplementacji. Zapraszam. Sponsorem Od Zera do Ironmana jest ControlTech, optymalizacja procesów. No dobra. Trochę tego jest, więc zacznijmy może od tych rzeczy delikatniejszych i podstawowych. Więc tak naprawdę pierwszą rzeczą jest zestaw witamin i minerałów kompleksowy. Suplementuję go z tego względu, że dlatego, że uprawiam sport wytrzymałościowy, treningi są długie, jest ich dużo, więc tak naprawdę organizm jest wypacany z minerałów i witamin, dlatego warto to suplementować. Dalej mam, co prawda nie jest to związane ze sportem, ale też suplementuję. Jest to preparat Lipoforma Plus. Jest on na cholesterol, ponieważ jak zrobiłem badania przed rozpoczęciem planu treningowego, to wyszło, że mam wysoki cholesterol. Dlatego zacząłem suplementację i za już w sumie 2 miesiące, bo już miesiąc suplementuję ten produkt, za 2 miesiące zrobię ponownie badania i zobaczę, czy wyniki wyszły lepsze. Dalej. Cytrynian magnezu, czyli magnez, ale w dobrej postaci. Suplementuję go na noc i tak samo z tego względu, że moje mięśnie są mocno obciążone, no to zdarzają się sytuacje skurczowe. Dlatego wspomagam się magnezem. Dalej mamy witaminę D3. Ona odpowiada za prawidłowy rozwój układu kostnego. Suplementuję ją z tego względu, że jest ona syntezowana ze słońca. W naszych warunkach słońce nie występuje zbyt często, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym. Dlatego wspomagam się suplementem. W kolejnym pudełku mamy melatoninę. Jest to hormon wytwarzany w naszym organizmie i on się wytwarza w godzinach wieczornych, kiedy idziemy spać. Więc suplementacja melatoniny wspomaga zasypianie, z czym ja mam problem, bo muszę wcześniej wstawać, żeby zrobić przed pracą trening, a zawsze wieczorem znajduję coś ciekawego, szczególnie na YouTubie lub inne rzeczy, które warto zrobić zamiast pójść spać. No i generalnie mam problem, żeby pójść o tej 22, 21, 30 spać, dlatego wspomagam się melatoniną i dzięki temu jest mi łatwiej po prostu przespać te 7-8 godzin. Idąc dalej, mamy białko. Ja używam WPC82 Instant. Ono jest o smaku naturalnym, więc nie ma żadnych dodatków smakowych, które są raczej i tak nienaturalne. Ja tutaj w przypadku tego białka widzę dwa plusy. Pierwsze, dobrze wchodzi, a te wszelkie smakowe białka potrafią powodować różne dolegliwości żołądkowe. A dwa, to białko najlepiej jest po prostu najlepszym wyborem do robienia wszelkiego typu szejków mieszanych z owocami, na przykład z bananem. Aktualnie nie suplementuję regularnie białka. Czasami wieczorem, jak czuję uczucie głodu, to robię sobie szejka, ale no tutaj aktualnie nie ma regularnej suplementacji, nie czuję takiej potrzeby. I tym sposobem dochodzimy do 3 najlepszych produktów, które wspomagają mnie w sporcie wytrzymałościowym. Pierwszym z nich jest kreatyna. Jest to chyba najbardziej przebadany produkt na rynku. Ja korzystam z monohydratu, stosuję suplementację ciągłą po 5 gramów dziennie. I co daje kreatyna? Kreatyna wspomaga przyrost masy mięśniowej, ale również ułatwia regenerację. Więc przy ilościach treningów, które mam, myślę, że odgrywa bardzo dobrą rolę.
Dalej mamy betalaninę. Aktualnie jej nie suplementuję. Zacznę suplementację na 3 miesiące przed startem w Ironmanie. Betalanina podnosi wydajność organizmu i pracę mięśni. Rzekomo potrafi w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia stosowania podnieść wydajność organizmu o nawet kilkanaście procent. Co jest bardzo wysokim wynikiem i aż ciężko mi w to uwierzyć. Więc jestem ciekaw, jakie będą efekty stosowania betalaniny. I ostatnim suplementem, który stosuję już od 3 tygodni, czyli od niedawna, jest sok z gum jagód. A tak naprawdę jest to sok z buraka. I jakie są właściwości soku z buraka? Otóż sok z buraka jest nazywany legalnym dopingiem dla sportowców. Oprócz tego, że zawiera bardzo dużo witamin i minerałów, to jest bogaty w azotany. A to wpływa na zwiększenie wydajności krążeniowo-oddechowej organizmu. Aktualnie piję zakwas z buraków domowej roboty, mojej własnej, więc mogę się trochę pochwalić, ale wyszedł bardzo dobry. Piję dziennie jeden taki flakonik, to jest około 200-250 ml. Jestem ciekaw, jakie będą długoterminowe efekty, aczkolwiek aktualnie naprawdę czuję się w formie. Tak się prezentują wszystkie specyfiki, które wciągam, którymi się szprycuję, żeby zrobić jak najlepszy wynik i w ogóle, żeby ukończyć Ironmana. Nie są to żadne nielegalne substancje. Mam nadzieję, że odcinek ten Ci się podobał. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!